Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym i znowu mi coś tutaj kurde, oczywiście klawiszologia nie działa, okej, naprawiło się. W kolejnym odcinku zagrajmy w Homeworld. Moi drodzy, chciałbym sobie jeszcze zobaczyć, czy mamy w takim razie tutaj wszystkie te potrzebne nam sensory, które będą prawdopodobnie przez nas wykorzystywane. Na pewno chciałbym zaawansowany sensor. Sensor kontroli ognia to samo. Tutaj już mamy zbudowane wszystkie. Mam dużo pieniędzy, więc chcę to po prostu, słuchajcie, nadrobić. Na pewno. Tutaj to jeszcze zbudujemy. I tu wszystko. Plus Higara. Higara ma absolutnie, absolutnie wszystko. Więc, wiecie co? Iron Cannon Platform prawdopodobnie będzie dobrym pomysłem, żeby wysłać tutaj. Ile tych platform możemy mieć? Ponieważ ja się boję, że to coś generalnie będzie do nas dość mocno strzelać, zatem zróbmy sobie proby, żeby sprawdzić, co tu będzie. Ja wyślę może jedną grupę myśliwców, tak żeby się rozeznać, wiecie, bo ja nie mam zielonego pojęcia, co mnie tam czeka. Zobaczmy jeszcze tak, co mamy? Fregaty, mamy korwety, znaczy nie mamy zupełnie korwet. Czy ja mogę mieć więcej moverów? Mogę, to ja jeszcze z 6 moverów bym poprosił. Fregaty są jak najbardziej możliwe do budowy, więc albo torpedowe, albo defensive field frigate. Wiecie co? Ja bym zbudował dwie takie. Chociaż jedną, nie, jedną zbudujemy, dołączymy ją do niszczycieli za każdym razem. Może będzie to dobrze działać, nie ma żadnego pojęcia. I teraz tak. Na tobie. Korwet mamy bardzo mało. Zastanawiam się, co będzie skuteczne przeciwko przeciwnikowi, bo mamy całą masę bombowców, ale mamy stosunkowo mało gunshipów, żeby radzić sobie z mniejszymi jednostkami, chociaż to jest skuteczne przeciwko jednemu i drugiemu, więc myślę, że zbudujemy sobie więcej pulsarówek. Więc tak, 4 pulsarówki tutaj. 4 pulsarówki również tutaj. Dlatego mam, słuchajcie, aż 4 przy okazji lotniskowca. Zobaczcie, jak szybko można wszystko teraz zrobić. Tutaj robi movery, świetnie. I tą probę wyślemy kilka miejsc. Pierwsze chciałbym wysłać go, przypuśćmy, gdzieś tu. Pierwsza proba niech pójdzie tam. Druga proba niech poleci tam. Zbadamy, co tam jest tak naprawdę. Pulsar Garrison Squadron jest super. Tą wyślemy gdzieś tu. No i obserwujmy. Obserwujmy, co tu się będzie działo. Nie jestem pewien, czy mamy możliwość wydobywania czegokolwiek. Mamy. To wyślemy od razu mobilne rafinerie troszeczkę bliżej i chyba, proszę, proszę, będą, mają ciężką jednostkę. Co to za cudo? To nie jest ani wejgrowski, ani higariański. To jest chyba właśnie Sajuk. Ale muzyka jest po prostu niesamowita. Normalnie czuję respekt przeciwko nim. The Keeper is aware. The Keeper understands. The Keeper has seen the enemy. To wygląda jak wielkie otwarte usta z czterema oczami. A co to jest? The Progenitor Dreadnought has been located. Use movers to retrieve it. At least 6 movers will be required to transport the dreadnought.
Moversy będą potrzebne, by transferować Dreadnought'a. Mamy Keepera. Wiecie co, na Keepera ja spróbował wysłać moją drony. Dobra, słuchajcie, wyślemy na niego w ten sposób, ale wyślemy też Movery tu i wyślemy przede wszystkim kanonierki pulsarowe, żeby pomóc. Co to za drony przede wszystkim są? Nie wiem, tylko pamiętajcie, słuchajcie, co to są za drony. I coś tu odleciało. Okej. To nie, na razie spokojnie. Na razie będziemy lecieć spokojnie. Okej. Nie obraźmy się. Za Capital Ship mamy wszystkie... Tu Mobile Refinery. Wiecie co, ja bym stworzył mimo wszystko więcej research kolektorów, bo potrzebujemy ich dużo, z 16 co najmniej sztuk. Pięknie. Nie wiem, jeszcze może z dwie rafinerie, do maksymalnej ilości, do 3 rafinerii. I sądzę, że lecimy wszystkim, co tylko mamy. W tą stronę. Green line confirmed. Nope. Jeszcze nie. Słuchajcie, jeszcze nie. Na razie na spokojnie. Acknowledged. Strike group coordinates locked. Są, czy to są jeszcze, przepraszam bardzo, Gunship Corvette? Tak, są Gunship Corvette. Dobra, to tak. Korwety będą grupą drugą. To będzie grupa pierwsza. Natomiast duże jednostki plus jeszcze fregata obronna będzie grupą trzecią. Pięknie. Jak ta fregata, przepraszam bardzo, obronna wygląda? Całkiem fajnie. Tylko nie wiem, czy ona nie powinna lecieć gdzieś z tyłu. Spójrzmy, że... No ja bym chciał, żebyś ty bronił guard mode. Środkowy niszczyciel. Resource collector complete. Dobra, resource kolektory. Zbierajcie wszystko. Czy te proby kolejne coś wykryły, cokolwiek? Nie. Słuchajcie, proby nie wykryły niczego absolutnie. Niewykluczone, że postaram się też na wszystkich swoich lotniskowcach rozpocząć budowę platform bojowych, bo platformy bojowe mogłyby się przydać, wiecie, jakbyśmy tutaj chcieli się, no nie wiem, gdzieś usiedlić. Musimy zniszczyć. Nie pamiętam, jak ta misja wygląda. Po prostu nie znam jej, nie pamiętam jej. No to zróbmy tak. Potrzebujemy platformy. I teraz tak, ile możemy mieć platform? Resource collector complete. Będzie dopiero się pojawią, jak będziemy mogli je zbudować. Znaczy, jak zbudujemy chociaż jedną, dobra, więc wyróbmy tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A tutaj to jeszcze w ogóle nie macie tego modułu, tak? Fajnie. Raz, dwa, trzy. 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 To już jest bardzo dużo. Zbierajcie wszystko, co się tylko da. A, wy w zasadzie... No dobra. Bo nie mamy tutaj już żadnych zasobów dodatkowych. Miło. Jakieś nowe badania? Nope. Poczekamy, aż ta platforma się zbuduje. Ile możemy mieć gun platformy? 20 platform łącznie możemy mieć. Ja bym chciał zrobić taki myk, że właśnie, słuchajcie, wysyłam tutaj platformy gdzieś na tą modłę. Przechwytujemy te drony wszystkie, które tutaj są. I jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Czy niszczymy te drony. Nie wiem, czy ja po prostu nie polecę tam, słuchajcie, zwykłymi fregatami, flag fregatami. Nie wiem, co te drony potrafią. Nie mam zielonego pojęcia. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nothing but gravel out here. Construction underway. Resource collector complete. There's nothing left out here.
Ion Cannon platform complete. Ale w tym tempie to jesteśmy po prostu w stanie tyle kasy wydać. Ion Cannon platform complete. Wszystkie sensory pobudowane. Tu tak samo. Widzę 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Chciałbym, żeby ogólnie moje lotniskowce, jeżeli uda mi się tylko zaznaczyć goddamit lotniskowiec. Okej, dziękuję. To będzie grupa czwarta. Cała grupa uderzeniowa. To będzie grupa 0. Pięknie. Resource collector complete. Kolektory. Resource collector. Kolektory mogłyby być dziewiątką do pomocy. Tylko jeszcze chwilę poczekamy. Wiecie, nie śpieszę się w tej misji. Nie mam zielonego pojęcia, z czymś to się je, więc po prostu nie jest mi śpieszna do śmierci ewentualnej. Platformy na to bojowe skończone. Świetnie. Zbierzemy wszystkie platformy plus Gun Platform i lecimy sobie, słuchajcie, myślę, że gdzieś tutaj, w ten oto sposób, i tu się rozstawimy. Zobaczymy, czy te platformy nam wystarczą do tego czegoś. Aktualnie one tak wolno podróżują. I najlepsze jest to, że, czy najgorsze jest to, słuchajcie, że one będą mogły zacząć tak naprawdę jakiekolwiek działania dopiero w momencie, w którym dolecą na miejsce. I teraz pytanie, jak to zrobić? Dajemy im na razie wszystkim agresywną postawę. Bombowcom dajemy offensive. No i powoli. Powiedzmy w tym kierunku. Coś takiego. Można wejść tutaj. Wiecie, chcę chronić swoje platformy. Nie wiem, co się będzie działo. Te research kolektory od razu mają chronić po pierwsze niszczyciela. Dwa kolejne do niszczyciela. Jeszcze dwa tutaj do niszczyciela. Te dwa tutaj. Te tutaj. Okay. Reszta plus te mają po prostu schować się wewnątrz. Zostać w dokach. Pięknie. I nie wiem, czy ty też możesz się schować? Nie. Ale ty podróżuj razem z Higarą. I Higarę też wyślemy, słuchajcie, do przodu. Zlecimy wszystkim absolutnie, co mamy. No i teraz będzie piękne. Bo się rozpocznie bitwa. Wytrzymałe te dronki. Nie no, serio, bardzo wytrzymałe te drony. Under fire, requesting orders. Że to coś strzela do mnie? Tak, na pewno strzela. Ale metoda na unikanie przynosi rezultaty. Chociaż... Jak to o mną mi? Dobra, skupili się na platformach, to dobrze. Platformy za chwilkę. Co to w ogóle jest? Czy to oznacza, że czekajcie, on się stał podatny? Nie, on ucieka. A, platformy już docierają na miejsce, świetnie. Za chwilkę zajmą pozycję, będą strzelać. No, o to właśnie chodziło. A ta drona jest jakaś niesamowicie mocna.
Powiedział nawet, że absurdalnie. Dobra, gdzie są moje movery? Movery na Dreadnota. Macie go zająć? Movers locked on. Dreadnought retrieval underway. Progenitor drones are attacking the movers. Scans indicate they are vulnerable to anti-corvette weaponry. Recommend using torpedo frigates and pulsar gunships to protect the movers. Ja tu strzelam dosłownie wszystkim, co mam! Te drony. O tym nie mów, czym ja mam chronić moje podopieczne. Okej, znowu się to coś, to gówno pojawiło. Co to w ogóle jest? Czy to ma życie? To jest absolutnie, słuchajcie, niezniszczalne. Dobra. W takim razie, cała grupa ma się skupić tylko i wyłącznie na tym gównie. Nowe badania? Nie, żadnych nowych jednostek. Capture Frigate, Defense Frigate. Patrzę jeszcze, co możemy zbudować. Proby możemy mieć więcej, probek. Rafineria tutaj. I pytanie teraz za 100 punktów. Czy wy jesteście w stanie cokolwiek tutaj zacząć pobierać? The Oracle refers to these ships as Keepers. They are ancient machines dedicated to the protection of the Progenitor Empire. It will stop at nothing to destroy us. Defend the fleet. No i coś boską, on jest jeden. Sam. Samotny. Dobra, naprawiamy się. Czy ja mogę cię już, nie wiem, skoncentrować na tobie swój ogień? O! O to właśnie chodziło. Szybko mną mi. Dobra. Zmiana taktyki. Absolutnie wszystko tu. Bo mi słuchajcie, on mi wchłonie za chwilę tego... Staranuje mi w ogóle moją fregatę! Jak zniszczy! Dobra, zmienił pozycję, bardzo dobrze, bo... przepraszam bardzo, ale... Psia jego mać nie. Znowu się gdzieś aktywował, w inną stronę poleciał. Czy tu są gdzieś drony? Tak, tu są drony. Gdzie jest teraz, przepraszam bardzo, ale... Gdzie to gówno jest? Jak ja się cieszę, słuchajcie, że my naprawiamy. Ale przepraszam bardzo, ten statek to jest jakiś potwór. Ten jest jeszcze większym potworem. Fajna misja. Ta muzyka. Sorry, ja normalnie mam taki nerdgasm przy tej grze, że to jest niesamowite. Dobra, ja bym cię chciał rzucić wszystkimi, naprawdę. Słuchajcie, wszystkie te dodatkowe wyślemy przede wszystkim do naprawy tego niszczyciela. Ale ta muzyka jest po prostu absolutnie zajebista. Gdzie jest ten keeper? Śmiesznie to będzie wygląda taka horda, wiecie, tych malutkich naprawiaczy się do niego przyczepi. Okej, okay, to w takim razie jeszcze z jeden tu. 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 I tu. Standing by. Repairs initiated.
combat data indicates we cannot defeat the Keeper with conventional weapons. Mhm. A to coś może mu zrobić krzywdę? We believe we have found a weakness. We have identified progenitor power modules in the local area. The Oracle indicates that these modules could be activated and cause the Keeper to overload. Each power module is activated by a trigger device. Send probes to these locations to scan for trigger devices. Czyli więcej probek! More! Trigger devices located. Production underway. We have confirmed that the power modules can be activated using these devices. Use movers to collect them and install them on the power modules. Okej, okay, ale ja jeszcze chciałbym wszystkie zaznaczyć. I powoli, słuchajcie, będziemy przenosić gdzieś w ten sektor. Przy okazji probka. Proba. Poprosimy cię gdzieś tutaj powyżej, żebyś zbadał, co tu się znajduje. Tylko zanim mogę więcej platform wykorzystać. Czy ja mogę was zniszczyć? Na tej zasadzie zrobimy sobie po prostu kamikadze. Oh, hello. Ale dobra, to w platformie się składzie, nim jeszcze zajmują. Jesteś w stanie go zniszczyć? Nie. Kanonierki, rzućcie się na niego. Nie, nie, ja chyba mu nic jeszcze nie zrobię. Tutaj niczego nie ma. Dobra, bierzemy nasze movery. Kilka straciłem prawdopodobnie. Pięknie. Nie, mam jeszcze ich sporo. Dobra. To będzie tak. Kilka tu. I jeszcze tam. Pięknie. Jak to wygląda? Dobra, znowu uciekł. No i przepraszam was znowu. Jestem! Przepraszam was za to najmocniej. I kontynuujemy oczywiście znowu. A nie, myślałem, że Streamlab się znowu zawiesił. Okej. Dobra, zero. Wszyscy. Na spokojnie. Znaczy wszyscy bez was. Jak mamy teraz odznaczyć was? A, w ten sposób. Shiftem. Okej. To miło. To lecicie sobie w ten sposób. Ale wiecie co? Ten Dreadnought to jest właśnie jednostka klasy pancernik. Znaczy w zasadzie to jest rąbany Dreadnought. Ale... Gdzie jest enemy? Hello. Dobra, to robimy tak. Bez was. Control. Tu. Pięknie. Zasuwamy. No ten Keeper daje, słuchajcie, popalić autentycznie. On by nas rozpierdzielił, gdyby chciał. To nie. Znowu ucieka. To bombowcami będzie trzeba go po prostu tutaj zająć. Natomiast tu zrobimy taki myk. Dziękuję. Wyczyścimy sobie dzięki temu. No i będziemy mogli zbudować nowe. I teraz znowu. Myślę, że najlepszym, słuchajcie, rozwiązaniem będzie budowanie po prostu na Hama. Ion Cannon Platform 5 sztuk. Ion Cannon Platform 5 sztuk. 5 sztuk. I 5 sztuk. Bo one najszybciej będą niszczyć prawdopodobnie te popierdółki, które tutaj są. Czy ja to coś mam zniszczyć? Dobra. Teraz pytanie, co wy robicie w ogóle z nimi? Ja mam wrażenie, że to będzie trzeba naładować, słuchajcie, jakąś mocą albo coś w tym rodzaju. Dobra, Dreadnought, niech leci w to miejsce. Tutaj na centralną część. Niszczyciele natomiast niech się skoncentrują na tobie. I przy okazji fregaty plus wszystko inne. No, zasuwa tutaj. Jedynki. Jedynki na spokojnie. Na te pomniejsze jednostki. A, więc to trzeba naładować. Okej. Okay. Za chwilę będzie drugi zainstalowany i trzeci powinien być. Bo już transportują go. Pięknie. I to z największą obstawą. Super. Complete. Copy. Ion cannon platform. Complete. Combat stations look sharp.
No i teraz pytanie, czy ja mam lecieć jakoś tutaj daleko? Dobra, wiecie co, ja polecę sobie gdzieś tu. Tu się ustawię tymi platformami. No, próbują je zniszczyć. Próbują i tego chyba uda im się. Nie, odpuścili. Dobra, może się nie uda. Ja pierdzielę, jak ta muzyka po prostu, słuchajcie, pompuje adrenalinę, to jest niesamowite. Statek matka. Potrzebuję więcej moverów. O, rozwali go samym. Dobra, mamy jeszcze trzy w zapasie. Platformy za chwilę powinny dolecieć. No i niech dredno tutaj leci. Jest już w drodze, słuchajcie. Przedziera się. Lekko zniszczone poszycie, ale powinno dać radę. Trzy do naprawy od razu niszczyciela, bo on po prostu dostaje po dupie. Wy też naprawcie dreadnota. No i to powinno wystarczyć, żeby go zniszczyć. Czy go uwięzić, czy co, przepraszam, bardzo zrobi? O matko, ale teraz oberwie. Wszystko na nich. Super. Chyba klucznik, ten keeper, jak oni go tam nazwali, postanowił popełnić samobójstwo. Czyli autozniszczenie. Łyk kabuś. While ancient, the Dreadnought's control matrix and crew interface are compatible with ours. It has advanced weapon systems and a powerful phased cannon array. However, many of its systems are offline. Accessing the Dreadnought's memory banks, the ship seems to be the control mechanism for a progenitor artifact of some kind. We can use the Dreadnought to strike the Vager with overwhelming force. Captain Soban has given us the coordinates of a key enemy assembly point. The shipyard Nabal will rendezvous with us there. Prepare to exit hyperspace. There is a second Dreadnought. McCon has it. To będzie Dreadnought przeciwko Dreadnoughtowi. Interesujące. To jest krążownik Vagerowski. 8 torped, 3 potrójne działo laserowe na dziobie i jeszcze chyba potrafi produkować. No, przepraszam bardzo, jeszcze ma więcej laserów. I'm charging my laser! Fleet command, this is Dreadnought Control. Cannon array offline. Repeat. Cannon array offline. Chyba się popsułem. Dobra, coś mu się stało. Wow, czemu on jest taki pouszkadzany? Od razu go... The Dreadnought has slowed the initial Vager assault. However, it suffered heavy damage when the phased cannon misfired. The Dreadnought engines are offline. Send resource collectors to begin preliminary repairs. Dobra, cała tutaj jeszcze nasza flota bojowa.
do przodu. Czy coś mi od góry atakuje? Nie, to mi się wydawało. Co tu mamy? Destroyera mamy jeszcze. Świetnie te destroyery wyglądają. Dobra. Najchętniej tam chciał, żebyście właśnie na destroyera się rzucili. Nie chciałbym, żeby na... zniszczy mi fregatę. Jaka horda po prostu bombowców. Do widzenia. Dobra, co ja tu mam zrobić? Fregatę straciliśmy. To fregata od razu uzupełniamy. Myślę, że flag frigat spokojnie. Potrzebujemy jeszcze jednej defensive frigat. Jeżeli to by się nawet dało zrobić w ten sposób. Defensive frigat najpierw. Nic nowego. Platformy. Dobra, robimy, słuchajcie, platformy. Zatem... Ion Cannon platform. To tak samo 5. 5 sztuk. I 5 sztuk, dziękuję. Research, nic nowego. Ion Cannon platform, complete. Czy wy już go naprawiliście? Nie, naprawiałem go, słuchajcie. Długo to zajmie. Chyba musimy się w takim razie tutaj albo bronić mocno i porozstawią sobie te platformy, ale wokoło. Gdzieś tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Pięknie. Tak, bombowce na spokojnie do tyłu. Pulsarowe tutaj. Destroyery gdzieś tu. W ogóle grupa trzecia, niech zajmie pozycję gdzieś z tej strony. Nie wiem, czy Lise, czy ty masz jakiekolwiek tutaj możliwości zbierania czegokolwiek? Masz. Pięknie, to ja cię wyślę może ze wszystkimi kompanami. I teraz mamy tak. Pierwsza i druga. Chciałbym, żeby się pojawiły, powiedzmy, że gdzieś w tym miejscu. Teraz tak, ci i ci. Chciałbym, żeby się pojawili gdzieś tu. Jeszcze tam ustawimy ich. No i platformy prawdopodobnie mamy załatwione. Tam, gdzie jeszcze nie mamy wybranych, mogą bronić po prostu statku matki, ale to będą bronić go też zwykłe nasze spokojnie bombowce wybronią tą część. Bardzo ładnie to wygląda. No, prawdopodobnie mam wrażenie, że będziemy tutaj atakowani dość gęsto i zbyt proste to nie będzie do obrony. Movery mamy jeszcze. Movery chciałbym właśnie, o, gdzieś z tej strony i potrzebujemy moverów więcej. Więc weźmy sobie Higarę. Potrzebujemy jeszcze dwóch moverów i niech się uzupełniają, jeżeli mogą. Tylko tak, cała armia przechodzi w tryb defensywny, nie goni przeciwnika, czeka na niego. Okej. Dobra, już to pamiętam. Bombery tutaj i druga część bomberów gdzieś tu. Dziękuję. Musimy wysłać ich dość dużo. Trzeba rozdzielić siły. The shipyard Nabal is en route. O, jeszcze stocznia Nabal. Hyperspace Gate jeszcze z tamtej strony. Wyślemy movery. One sobie świetnie poradzą z kanonierkami. Widzę, że się zignorowaliśmy, to miło. Wow. Nie. Wy lecicie tutaj Hyperspace. Tu. Natomiast wy ma być atak na te dwie pozycje. Pięknie o to właśnie chodziło. No i nawet dajemy, słuchajcie, to agresywną postawę jednak. No i piękna kontra. No i znowu, przepraszam. Okej, jestem. Dziękuję za cierpliwość. Słuchajcie, dla was to była sekunda oczywiście. Generalnie to powiem wam, że...
Wiecie co, dobra, najpierw skupmy się na bramie, bo ona za chwilę będzie tutaj większym problemem. Natomiast bombowce z tej strony, zwycięstwo. To lecimy na tą stronę. Tu lecimy na kanoniery. Tu natomiast też na kanoniery lecimy. Nie, no dobrze, że słuchajcie, te platformy pobudowałem, bo one się bardzo przydadzą. O, istocznie na ban. Pięknie. Hyperspace short jump successful. Cruiser standing by to repair the dreadnought. Oh shit! The dreadnought with the shipyard. Repairs will commence at once. Under fire, requesting order. Bardzo przepraszam, bardzo, ale od razu w tą stronę. Bomber squadron. Tu. Mothership. Research kolektory. Bronić. Bronić bestii, Kodo. O, na litość boską, to jest tego kurwa tak dużo. Zresztą będzie za chwilę problematyczne. To wszystko przywali w moją stację na ban. Dobra, 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 podlatujcie, podlatujcie, podlatujcie. Holy shit, dużo tego tutaj. Gówinka. Się dalej naprawiają. Dobra, ale samochroni są chronieni, słuchajcie, przez miliony pulsatorów. Wy też tutaj do pomocy. Gdzie są moje flag frigat? Na tym się skoncentrujcie. Shit! Naprawiajcie go. Tu tak samo. Nie, no bez jaj. Powtórka z misji ostatniej w tej. Nie wierzę. Dobra. Nie no, mówię poważnie, nie wierzę. To trochę tak niemożliwe do obrony w momencie, gdy się nie wie o tym, że oni tutaj przybędą. Tak poważnie wam mówię. Okej, może wystarczy nam gdzieś siły naprawczej. Na pewno nie wystarczy. Nie, nie ma siły. No zajebiście. Trochę z dupy to było. Autosave, mission start, Vager attack, ale to nie jest, przepraszam bardzo, ta misja. Shipping na ban, arrived. Może to sobie wczytamy. Jeszcze raz spróbuję to zrobić, ale... Przedam na pauzie. I tak, dobra. A, tu jest shipyard na ban. No, nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, czy to się w ogóle uda zrobić. Tutaj na tego drugiego lecicie. A, matko boska. Teraz tak, wy do naprawy stoczni, nie, macie ją po prostu naprawiać, dziękuję. Dwójka to nie, trójka. Trójka leci i też atakuje wszystko, co się po prostu tutaj rusza. Co mi zostało? Bombowce mi zostały. Jeszcze. Bombowce. No tak samo. No i nie wiem, no liczymy na to, czy to ja mogę tobą uciec? Chyba mogę. Dziękuję. Przy okazji mój statek matka. Tak samo. W tą stronę. Wszystkie lotniskowce. Na tą stronę. Może teraz się to uda zrobić. Ja pierdzielę, nie no, po prostu taka siła jest tutaj sprawcza. Naprawiać go. Movery. Gdzie są moje movery? Okej, niszczyć te fregaty. Tylko i wyłącznie fregaty niszczyć. Tak samo movery. Movery mówię. Movery! Goddammit, są moje movery. Nie mogę trafić. Wszystkie movery. Nie mam już moverów! Fajnie.
Dum, 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 dum. Czy ty jesteś w stanie już coś produkować? Nie wiem, masz na przykład sensor naprawczy albo cokolwiek w tym stylu? Byłoby miło. A gunshipy? Możesz, kapita kanonierki. Teoretycznie weź pulsarówki. Platformy na pewno nie. Wieża kontroli ognia dla Advanced Sensor. Robimy dalej. Dobra, wszystkie movery, jakie tylko są, mają starać się zniszczyć te jednostki. No teraz, słuchajcie, jest szansa, że to wygramy. Chociaż poświęcam tak naprawdę 1 200 000 swoich jednostek do tego, żeby ściągnąć te pierdzielone fregaty już coraz bliżej. Ion Cannon Frigat. Skoncentrować się tylko i wyłącznie na tych jednostkach. Świetnie. Dobra, teraz to wygramy. Gdzie są... W zasadzie stocznia na ban. Niech zacznie produkować przy okazji fregaty, jeżeli tylko będzie możliwość. I interceptory. O, tutaj to widzę, że interceptory mi się bardzo przydadzą. Ciężka misja, jednym słowem. Tak na poważnie. Dobra, tym lecimy dalej. Co to jest? Defensive, dobra. Defensive, fregata defensywna, spokojnie. Czy wy cokolwiek trafiacie? No tak średnio właśnie. To jest problem. Chociaż trafiają, może trochę. Ciebie też uciekamy z tobą. Dobra, stacja na ban wytrzyma. Na 100%. I mamy destroyera. Destroyer chciałbym, żeby został zdestroyerowany przez moje destroyery. Mamy ich 6. Lecicie tutaj. Te dwa lotniskowce w tym razie lecą od razu na tą stronę, żeby wspomóc obronę flagowego okrętu. Czego nie mamy? Capital Ship. Fregat. Nie, no dobra, na razie to działa. Co to jest? Fregaty torpedowe. Niech też się skoncentrują na razie, słuchajcie, na ataku na niszczyciela. Tu szybko go powinniśmy pokonać. Zwróćcie naszą 6 niszczycieli. Do widzenia. Destroyery. Mieliście być grupą... A, to jesteście grupą 3, tak? Nie. Chciałbym, żeby same destroyery były grupą 2. Zadaliśmy fregatę właśnie. I trochę myśliwców prawdopodobnie. Mi się wydaje, że gdzieś tam są, słuchajcie, jeszcze dodatkowe jednostki. Więc zróbmy tak. Zbudujmy proby. Ja potrzebuję wykryć, co się znajduje w okolicy. Czy ja mogę jeszcze proby mieć? Mogę. A czemu nie budujesz probów? No, moje tutaj, słuchajcie, wytrzymały. No to teraz tak, bierzemy wszystkie nasze lotniskowce. Goddammit! To jest 5, co to jest? 4. Lotniskowce są pod 4. Platformy. Gun platform. Gun platform. Gun platform. I jeszcze więcej gun platform. Pięknie, w ten sposób. W zasadzie to ja nie wiem, gdzie tu jeszcze, słuchajcie, będzie coś ciekawego. Tam coś leci cały czas. Pieniędzy mamy dużo. Dobra, robimy tak. 10. Skupcie się na nich. A myślę, że przy okazji, jak mamy tutaj ponaprawioną już tą bazę, to zrobimy sobie tak, żeby nie było widzieć tych wszystkich, zaznaczmy sobie teraz wszystkie kolektory, niech zbierają fragmenty. No i te gun platformy teraz dadzą mi popalić dopiero. Przy okazji fregaty przeciwlotnicze.
Doskonale. O to właśnie chodziło. Żeby teraz je pozdejmować. Bo w sumie, dopóki ich nie rozłożycie, to i tak potrafią... oni mogą się przemieszczać, ale jeżeli ich nie rozłożycie, to i tak potrafią strzelać. I to jest świetne. Mi się wydaje, że tam gdzieś jest lotniskowiec. Na 100%. Interceptor squadron complete. No problem. Copy. Pursuing targets. Dobra, stocznia na ban. Jest już chroniona. Teraz weźmiemy wszystkie nasze interceptory na nich. Agresywna postawa. Nawet nie będziemy brali, słuchajcie, taktyki Vance, tylko po prostu niech się tłuką. Myślę, że niszczycielami zakończymy tą sprawę. Gdzie jest fregata obronna? Fregata obronna do niszczycieli. Chciałbym, żebyś bronił. Pięknie. Interceptory by mnie interesowały najbardziej. Interceptory będą grupą szóstą. Jestem absolutnie pewien, że tam, słuchajcie, jest coś jeszcze, co będzie nam przeszkadzało. Więc w tą stronę. Spis, czego możemy mieć więcej? Możemy mieć więcej, fregat nie. Korwet możemy mieć dużo więcej. No to co? Budujemy w takim razie gunshipy, czy... One się sprawdzają dobrze na fregaty i na korwety i na fregaty, więc budujemy tak. Shipyard tak samo. Pulsarka. I tutaj może ten zwykły. Jeszcze więcej nawet możemy ich mieć. Fajnie. No i więcej pulsarek plus jeszcze tutaj ten. O. Ale po prostu pieniądze zje nam w trybie przyspieszonym. Gdzie? Tu, przepraszam bardzo, są jeszcze coś przeciwnicy, bo ja widzę, że cały czas coś tu latało. No bo nasza główna siła, nasza główna jednostka jest już praktycznie do końca naprawiona. I wycofana do dalekiej rubieży. Świetnie. Więc tak, wszystkie platformy chciałbym, żeby poleciały teraz gdzieś tutaj. Paniere. Bombery. Na was. Torpedówki tutaj. Ion Frigat tutaj. Movery. Pulsar Gunship Squadron complete. Moverów mamy mało, więc jeszcze byśmy mover pobudowali. Duma Higary. Tu potrzebuje z 8 moverów. Te movery to generalnie są zajebiste. Invensive. Nie no, ja po prostu, nie wiem, gdzieś tu na pewno coś jest, słuchajcie. While engaging. En route. Standing by. Mover complete. Destroyer under attack. Standing by. Cabin pressure dropping. Szóstka, interceptory. Complete. Group 6 copies. Strike group to battle positions. Gun platform complete. Reading contact. No i co? Platforma bojowa, gotowa? Tak, ale za chwilę skończą nam się. Group 4 defeated the enemy. Czy ty już jesteś, przepraszam, bardzo gotowy? Tak, ty jesteś już gotowy. Świetnie. To co ja mam dalej robić? Proszę, objective. Defend the dreadnought. Jest broniony. The dockyard must dock with dreadnought with the shipyard repairs. A, takie buty. Dobra, dreadnought tutaj. Ma się naprawić. W razie. Wszystkie natomiast kolektorki zbierać fanty. I tak się zastanawiam, że moglibyśmy tutaj już spokojnie się skupić na nich. Pięknie. Czy oni lecą w ogóle z końca mapy? Słuchajcie, stamtąd nadlatują. Ja chętnie bym ich znalazł. Bo wysłałem na razie te wszystkie niszczyciele jak najdalej.
6 reports victory. Agresywna formacja przy okazji. Agresywna formacja. Pulsarówki, agresywna formacja, więc jak tylko jest, to się brońcie. A ty już dokujesz w stocz. I pięknie. Mover complete. Frigate lost. Ion frigate under attack. Tracę fregaty i coraz mniej pieniędzy mam niestety. A, dobrze by było was wysłać. Czy to cały czas wy zbieracie? A, zbieracie, zbieracie, dobra. To co? Tu i tu. Pięknie. Będzie mi znacznie łatwiej zbierać. Teraz za 100 punktów pytanie. Ja mam wrażenie, słuchajcie, że one spoza mapy lecą. Dobra, wracacie. Bo po prostu to nie ma absolutnie sensu. Mover complete. Move order confirmed. Pursuing targets. Acknowledged. Assume combat stations. Movery. Tutaj ich zaatakować. Mover complete. Acknowledged. Locked on target. Reporting. Pursuing target. Confirmed. Attention fleet, we have too many collectors here. Expect delays. Target locked. All stations reported by the numbers. Attack vector laid in. Enemy neutralized. Awaiting orders. Group 2 under attack. Mover complete. Roger. Interceptory. Szóstka. Tu. Strike group to battle positions. Capital burst clear. I chyba wykonaliśmy zadanie. Shipyard reports that preliminary analysis and repairs of the dreadnought systems will take time. Repairs to the dreadnought will be complete in 15 minutes. Ile? O, na litość boską, jeszcze 15 minut mam się bronić? Group 3 has defeated the enemy. Czy ja mogę mi tak próby pobudować jednak? Czemu ja nie mogę prób pobudować? Co jest nie tak z probami? Mam 5 probek tylko. O co chodzi? Dobra. W takim razie cała flota, absolutnie wszystko, ma mieć postawę agresywną. Dobra, wy się złączcie już w coś konkretnego. A przypuśćmy na poziomie gdzieś tutaj. I mamy tu jakieś proby, słuchajcie. Dobra, to skoro wyślemy tutaj jedną. Widzę, że z tej strony lecą tak samo, to wyślemy tam jeszcze jedną. Przypuśćmy, że gdzieś tutaj jeszcze jedną. Z tamtej strony, jeśli lecieli, to jeszcze tam wyślemy. Gdzieś tu. Na górze widzę, że coś jeszcze jest. Group 3 reports victory. Ready. Roger. No ja się już doczekać nie mogę, kiedy wejdziecie w zasięg po prostu tego czegoś. Mojej linii obronnej. No i pytanie, skąd oni nadlatują? Interceptor squadron complete. Confirmed. Ready. Probe in position. Wy się cały czas bawcie z nimi, prawdopodobnie was ignorują. Surveillance data. I spoko. Tak, oni wylatują, słuchajcie, spoza mapy, więc to jest taka klasyczna misja na przetrwanie. Probe in position. A słuchajcie, ja sobie ją chyba albo przewinę. Co muszę uzupełnić? Muszę fregat mieć więcej, więc postarajmy się, słuchajcie, o uzyskanie fregat, które... Jakie by nam fregaty się właśnie przydały? Ile mamy czego? Ion Cannon Frigat są 4, torpedowe są 4, więc zróbmy tak. Dwie torpedowe, dwie Ion Cannon i to już jest praktycznie maksimum. Może jeszcze jedną zbudujemy sobie. O, hello.
No dobra. To skoro tak radośnie wyszły sobie, słuchajcie, z hiperprzestrzeni, to ja myślę, że ja też radośnie przypierdzielę im tak, że się nie pozbierają. Niszczyciele. Pięknie. Dobra, to cała trójeczka ma się składać, najpierw rzucić na tego lotniskowca. Wy natomiast zbierajcie wszystkie rzeczy, które zostają. Movery mają rzucić się na niszczyciele. A wy lecicie za nimi. Pięknie. Nie wiem, czy ty już jesteś w stanie cokolwiek robić? Tak, super. No to zapraszam do tańca, jeżeli dasz radę. Chociaż nie, nadal jeszcze nie jesteś aktywny. Z tymi bombowcami to będzie trudno im się wszystkimi zająć. Chociaż te gunshipy i pulsarówki, to chciałbym, żeby się chyba bardziej tym zajęły. Dobra, pierwsze zniszczone. Teraz trójeczką to niszczymy. Chociaż wszystkie niszczyciele chciałbym teraz rzucić gdzieś na tą stronę. Przy okazji, ile mamy naszych interceptorów? Bo teraz interceptory będą w cenie. Okej, oni sobie tutaj walczą. Gunship squadron complete. Watch your six. Strike group receiving fire. Group two under attack. Friendly's under fire. Dobra, wiecie co, ja mam pomysł na następną rzecz. My się trochę wycofamy. Tu się zaczniemy bić z nimi. Bo to będzie trochę za ciężkie aktualnie. Trójeczka. Tak samo, czyścimy tą część mapy. Pieniędzy na razie w brud. Fajnie. Ale sądzę, że w tym momencie, jak mamy tak dużo missile corvette, co bym potrzebował? Albo gunshipy? Nie gunshipy. Potrzebuję torpedy. Jak tylko będzie możliwość torpedy. Wszystkie niszczyciele? Natomiast tutaj, na niego. Flag, frigat, tak samo w tamtą stronę. Mobile, rafinery. Co tam się dzieje w ogóle? Okej. To nie wygląda dobrze. Lecicie im pomóc. W zasadzie jest duża szansa, że przetrwamy tą walkę z kolektorami. Nasze kolektory nie tyle, że potrafią się bronić, są po prostu cholernie wytrzymałe, bo mamy wszystkie ulepszenia. Za chwilkę przybędą platformy, które będą w stanie też strzelać. Dobra, najpierw niszczymy gaty, a tutaj widzę, że ta bitwa średnio nam wychodzi na plus. Czekajcie, bo ja myślę już tutaj głupie, mam za wysoko kamerę. Ion Cannon Frigat na spokojnie tutaj zniszczyć ich. Torpedy tak samo tu. Tam się kończą pieniądze, a niestety nie widać efektu. Destroyer under attack. Ion frigate under attack. Attack run initiated. Postarajmy się zniszczyć chociaż jeden z tych niszczycieli. Cabin pressure dropping. Guidance failure. We're losing control. I od razu na niego. Dziękuję. Czy tam jest kolejny jeszcze lotniskowiec? Rany boskie, tam jest jeszcze jeden lotniskowiec, słuchajcie. Gun platform. Na razie niech sobie siedzą tam, gdzie siedzą. Chociaż... Okej. Bierzemy. Zniszczyli wszystkie pomniejsze siły, z tego się cieszę. Mogłem wciągnąć, co prawda, pod gun platformy, ale to nie przyniesie praktycznie żadnego rezultatu. Jak tu interceptory sobie radzą? Próbować, jeszcze raz próbować. Agresywna postawa, evasive. Pięknie. Teraz się na tym.
I ty powinieneś już zniszczyć tego lotyskowiec w zasadzie. Dość ciężka misja, z uwagi na fakt, na ilość przeciwników, słuchajcie. Doskonale. Teraz lecimy na tamten. Tego przeciwnika. Przy okazji spróbujmy wysłać lotniskowce do walki. Teraz tak, gun platformy. Niech sobie siedzą tutaj, gdzie siedzą. Możemy je, słuchajcie, ustawić. Przypuśćmy, że nawet o, gdzieś tutaj. Te, które się da jeszcze przestawić, oczywiście. Regata torpedowa tą stronę. Pięknie. I staramy się jeszcze zniszczyć ostatniego niszczyciela. Dobra, platformy sobie poradzą bez problemu z laserowymi korwetami i bombowcami. To on ich tutaj potraci. Natomiast niszczyciele już zmierzają na drugą stronę, a ja mogę sobie w tym czasie mobilne rafinerie niekoniecznie, ale kolektory, żeby zaczęły zbierać wszystko, co się tylko tam pozostanie. Bo sporo ich tu jest, słuchajcie, a ta wymiana ognia... Przegrywamy tę wymianę ognia, musimy tutaj przesłać posiłki. Jak to wygląda z tej strony? 5 minut jeszcze. Jak mi to ten czas zleciał po prostu? Już padasz? No nie, nie padasz, na pewno nie padasz. Wiecie co, skoro jesteście blisko, podlećcie do niego i pomóżcie. Mi się wydaje, że jest ich po prostu tutaj za dużo. Additional enemy carriers detected. The mothership and dreadnought must be defended. A ci zaraz damy additional. Wiecie co? Przemieśćmy ciebie tu. Statek matkę tak samo tu. Dreadnoughta tu. Bo mi się po prostu za chwilkę zrobi niedobrze. Pod te platformy, żeby one były jak najbardziej namacalnym taką siłą. I lecimy na lotniskowiec. Na szczęście nie ma jeszcze słów. O mój Boże! Dobra, to nie, to tam lecicie. Dlaczego tego gówna jest tak dużo? No przynajmniej każde trafienie z od niszczyciela to prawdopodobnie jest gone. To jest jeden duży plus. Zdecydowanie. Tu! Niego! Dziękuję. Kurde, misja horror autentycznie. Dobrze, najważniejsze przynajmniej jednostki są całe i zdrowe, czyli niszczyciele. Lotniskowce tak samo, świetnie się trzymają. 3 minuty do końca. Teraz tam. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że zaraz ile, przepraszam bardzo, jeszcze będzie wytrzymać? Shipyard, daje sobie radę, świetnie. Poważnie. Kurde, dam destroyer under attack. O, ty mnie co najwyżej możesz posmyrać. 4 litery. Jak będziesz gonić, to zginiesz. Okej, platformy się, słuchajcie, okazały naszym ratunkiem tak naprawdę w tej misji. Jeszcze 2,5 minuty. Okej, lecieć do lotniskowca. Wy, jak macie szansę, to zbierać cokolwiek. Co torpeda z góry za chwilę zakręci? Czy ty mógłbyś się... Dobra, jedną. Trafi. Precyzyjnie? Nie. Ale dopiero teraz.
complete. I caught one. Getting banged around here. Gunship squadron complete. Nice fire confirmed. We've got enemy contact. Resource collector under fire. Trochę mi niszczą moje... Carrier under attack. Co wybudujecie tak naprawdę? Roger. Fregaty torpedowe, nie. Fregaty torpedowe teraz się nie przydadzą. Słuchajcie, ja muszę tutaj podjąć decyzję, co musimy budować. Pulsar gunship też nie. Missile corvette. Ja prawdopodobnie będę potrzebował albo platform teraz. Fregaty torpedowe też nie. Fregaty torpedowe tutaj również nie. Gunship, nope. Torpedy, nope. Teraz zbudujemy sobie tak. Fregaty, capital shipy, fightery, kurde, dobra, raz, dwa, co najmniej, raz, dwa, mam mało pieniędzy. Ciężka misja, serio, to naprawdę taka już konkretniejsza ta misja jest. Stocznia daje radę. Refinery under attack. Getting banged around here. This is looking good. Stay tight. Carrier frigate facility under attack. Drawing light fire. Status report. Engaging targets of opportunity. Getting banged around here. I caught one. Gun platform. Czy widzicie, tam jest jeszcze niszczyciel, jeszcze więcej jednostek. Ja pierdzielę, dlatego tutaj jest. Zniszczy go jak najszybciej. Stay on top of them. Mobile refinery under fire. Super. Pomóżcie mu. Teraz dopiero pomóżcie. Ewentualnie możecie spróbować zająć się swoimi tutaj celami, żeby to mrowisko zniszczyć. Natomiast potrzebuję coś naprawić? Jak by się przydało. Bo wszystko tutaj, słuchajcie, co mamy, to ma obronę przeciwlotniczą i z tego się cieszę akurat. Ciężko jest to trafiać i oni na tym się wykrwawiają. I mamy bardzo dużo też systemów orientacji ognia, więc celnie się przede wszystkim bronimy. Pięknie. Jak daliście radę się obronić? Bo też 6 niszczycieli to prawdopodobnie przeciwko wszystkie te jednostki rozwalą. Bez najmniejszego problemu. To jest taka platforma. To jest taki Death Star, że się tego inaczej ogarnąć nie da. I 9 sekund jeszcze do końca. Dock the dreadnought with the shipyard. The shipyard has restored the dreadnought to full strike combat status. However, the phased cannon array sustained irreparable damage. Multiple hyperspace signatures detected. Vader are launching an attack. Destroyer. Pursuing targets. No, chyba żart. Dobra, na to coś. Dobra, momento. Bo ja tu nie mogę ogarnąć. Co się dzieje, Sajuk? Niszcz go. Wy. Na niego. Nie wiem, co jeszcze mam przeciwko wam rzucić. Mam wrażenie, mam wszystkiego za mało. Aha, tutaj kolektory. Za chwilę prawdopodobnie będą potrzebne. Najlepiej to, żebyście wszystkie, słuchajcie, broniły dostępu do niego. To będzie najmądrzejsze, co zrobimy. Na litość boską, ile tego gówna jeszcze musi przylecieć? O! Lecą dwie potęgi przeciwko sobie. Słuchajcie, zróbmy save'a, bo... bo to się robi dość epickie. Chyba do tej pory najcięższa misja, zdecydowanie. Standing by. Strike group reports hostile contact. Alright, let's heat it up in here. Te 8 rakiet po prostu mnie mierzi. Czy ty jesteś w stanie go już zomnomić? Pięknie, czymś tam strzelasz. Ale właduj w niego pełnym działem! Okay.
Wy natomiast naprawiajcie lotniskowiec. Zostaw mój lotniskowiec. Odpalaj to swoje wielkie, jebutne działo, proszę. Nie chcę tracić lotniskowców. Stracie lotniskowców, mówimy nie. Stary, w niego. Dobra, na szczęście jest idiotą. Targetuje nie ten cel, co trzeba, więc tym się podoba. Chyba że te rakiety lecą w moją stocznię. To też może być, słuchajcie, nieprzyjemne. No oczywiście, że leci, słuchajcie, w mojego. Naprawiajcie go szybciej, błagam. Przy okazji wasza grupa tak samo, naprawiać go. Wy będziecie jedną grupą, to jest grupa trzecia. Ile to gówno potrafi wytrzymać, to jest po prostu niesamowite. Ale wiesz, no to są w sumie pancerniki, no to... Ty platformy niszczysz, o to ci chodzi. Okej, teraz dopiero. Mam nadzieję, że się nie obróci, bo wtedy jego działo zacznie siać postrach. O to mi chodziło, zobaczcie, co się dzieje z niszczycielem. W takim razie... Research call. Jeszcze mamy tutaj sporo. Dobra, jesteśmy w stanie naprawić go dość szybko. Teraz w tego się koncentrujemy. Ale bitwa kosmiczna, pierwsza klasa. Teraz w ciebie. Dobra, research kolektory. Czy wy się naprawiacie? Tak, naprawiacie go cały czas. I naprawiajcie. To ja nie będę go odrywać. Słuchajcie, ten niszczyciel myślę, że przeżyje bez większego problemu. Na razie skupię się na kolektorach, które naprawiają po prostu wszystko. O, jeszcze się zderzy ze swoim. Pięknie. Na przykład nowe platformy się tworzą. To też miło. Ile mam kolektorów? Mało. Trzeba dobudować nowe. Więc tak, Duma Higary. Proszę. Zdecydowanie. Kolektory. Dużą ilość. Trójka. Lecimy na dół. Jakie mam obiektywy? Defend Dreadnought, destroy remaining Vagars. Mam zniszczyć lotniskowce. Tak, jeden lotniskowiec jest tam i tam coś jest jeszcze, przepraszam bardzo. Mamy tu, tu i tu. No, myślę, że już ta drużyna złożona z tych wszystkich statków sobie poradzi. On jest tak wolny. Ale przynajmniej pieniądze, słuchajcie, dotarły. Czy wy jeszcze budujecie platformy? Nie. To skoro nie budujecie platform, słuchajcie, to ja wam jeszcze troszeczkę dam rozkaz, żebyście je tworzyli. Tutaj tak samo. Gun platform. I gun platform. Wiem, że to zeżre mnóstwo pieniędzy, ale damy radę. Przy okazji mamy research kolektora, który się pewnie gdzieś tutaj wytworzył. Fajnie by było spróbować naprawić ciebie. Ewentualnie wysłać cię do zbierania odpadów, fragmentów, słuchajcie. I o to właśnie chodziło. Oderwiemy ich, ale dzięki temu będziemy mogli pozbierać bardzo wartościowe szczątki zniszczyciela.
To są w ogóle missile frigat, świetnie. No to szybko je pokonamy. Niewiele mi to robi, pancerz ulepszony. Świetnie, kolejny research, ten kolektor. Więc zaznaczmy ich. Zbieracie. Nie powinien być jeszcze jeden? Aż płoniesz i płonąć będziesz. Nioch, 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 nioch. Pozostanie już tylko zniszczyć tych. Tu są jeszcze Hyper Space Gate. Świetnie. My sobie z nimi na pewno za chwilkę uporamy się. Bo to prawdopodobnie jest ostatnia grupa już, bojowa, wroga. A tutaj... Czy my mamy jeszcze jakieś... kolektory. Gdzie są kolektory? Jop, ciebie. Się zacięliście, tak? Więc jeden lotniskowiec do przodu, drugi lotniskowiec gdzieś tam. Ten lotniskowiec też dziwnie się tutaj ulokował. Tego tu, pięknie. Nie dasz rady uciec. Ewentualnie możemy od razu w niego. Dobrze, że w tej grze, słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak amunicja, bo gdyby jeszcze jednostką się kończyła amunicja, tak jak chociażby było w R w 2150 i 60, no to byłoby dopiero zabawnie. No, torpedy będzie wypuszczać. Fajnie mu się ten też dok jakby otwiera, który służy do wystrzeliwania tych torped. Ale ten dreadnought, z uwagi na swoją powolność, jest naprawdę dyskusyjnie przydatny. Okej, okay. Zbierać wszystko, co się tylko da. No, uciekajcie, uciekajcie, i tak nie dacie rady. I to jest właśnie potęga, słuchajcie, ciężkich jednostek względem jakichś takich słabszych. Mamy tu ostatnich przeciwników. Pięknie. I te bramy hiperprzestrzeni, które udało się pokonać. Przy okazji, zobaczmy, co się buduje gdzie. Czy ktoś jeszcze buduje gun platformy? W zasadzie nie będą już chyba potrzebne. Super, research kolektory natomiast się przydadzą, bo do następnej misji będziemy mieli. Słuchajcie, już nie będzie trzeba się tym przejmować. Dalej zbierajcie wszystko, co tylko można. No i lecimy za nimi. A! Małe przegrupowanie i próba znowu podjęcia działań zbrojnych przeciwko nam. Pięknie, ten myśliwiec, ten bombowy zostanie zdjęty za chwilę. Ja to... Jedno trafienie, jeden trup od razu. Ale śmiało mogę zaryzykować stwierdzenie, to była najtrudniejsza misja do tej pory w grze. I w ogóle odcinek, który będzie miał ponad godzinę. Ja już to widzę. No i te torpedy, które po prostu majestatycznie gonią, słuchajcie. To mi przypomina scenę z Gwiezdnych Wojen, z tej nowej sagi, w której rebelianci uciekali właśnie przed flotą imperialną, która, wiecie, naparzała w jeden ze statków. Tylko dlatego, że no, tam znajdowała się po prostu chyba ta księżniczka Leia, tylko już w podeszłym wieku. To z tej nowej, najnowszej sagi było.
coś wyszło z hiperprzestrzeni, czy mi się wydawało? Nie, chyba mi się wydawało. Słuchajcie, mamy trochę pieniędzy. Można by jeszcze spróbować ponaprawiać nasze jednostki, ewentualnie pobudować trochę więcej rzeczy. Mi się wydaje, że powinniśmy spożytkować te pieniądze, bo tak, nie mamy korwet, nie mamy fighterów. Zatem, zróbmy tak, dla ciebie... O, chyba, że już będzie koniec misterstwa. Co to jest znowu? To jest kapitan Saban! Attention fleet! Bacan has found Valcora Gate. The coordinates are 1134489 0. Priority alert. Jamming signal detected. A Vager carrier is on an intercept course with Captain Saban. No i porwali kapitana Sobana, bo wzięli go w niewolę. Zajebista ta gra jest. Before being captured, Captain Soban activated an emergency tracking device. Using this signal, we will be able to locate his destination point. Stand by for hyperspace jump. Nie straciliśmy żadnej naszej kluczowej jednostki. Straciliśmy jedną platformę do zbierania. Żadnego lotniskowca i żadnego niszczyciela. Moim zdaniem sukces. Potraciliśmy oczywiście fregaty i korwety i myśliwce, ale to są rzeczy, które dość łatwo można i szybko odbudować. We are tracking Captain Soban. He's being taken to a Vager facility where he will be subjected to interrogation. Our objective will be to rescue him. Something's wrong. We've been pulled out of hyperspace. Massive anomaly detected. Second hyperspace signature detected. Translated. We are the keepers of Abyssid. We are the servants of Sajuk. The keepers are assuming attack formation and launching attack drones. Full combat alert. Interesujące. Dobra, skoncentrujcie się na nim w takim razie. Ale tutaj, moi drodzy, to sobie zrobimy już cięcie, bo odcinek będzie ekstremalnie długi, więc do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie lajka, komentarz, zresztą Patronata. Zapraszam też do Instant Gaming. Dziękuję wszystkim patronom i wszystkie linki w opisie oczywiście. Dzięki serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, hej, pa, pa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.